Dzisiaj porozmawiamy o golemie. Golemie, który dzielnie chroni osadników, gdy tylko w pobliżu znajdą się wrogowie. W tym filmie przedstawię wam kilka ciekawostek, ale i być może te bardziej oczywiste dla niektórych rzeczy. Zajmiemy się pewnym golemem, którego historia nie zakończyła się zbyt dobrze. Jeżeli takie filmy ci się podobają, nie zapomnij zostawić kciuka w górę pod tym filmem. Oto golem. Z pomocą użytkowników z mojego Discorda nazwaliśmy go. Nazywa się Paluszek. To on będzie bohaterem dzisiejszego filmu. Golem jest mobem, którego możemy spotkać w wioskach. Ale czym właściwie jest mob? Słowo mob jest skrótem od mobile, czyli po prostu mobilny, czy też ruchomy. Moby są sztuczną inteligencją, chociaż nie do końca. Są kontrolowane przez komputer, ale poruszają się one za pomocą ustalonych ścieżek lub zachowań, które zostały napisane w kodzie gry. Wróćmy do naszego paluszka. Żelazne golemy wędrują po wiosce. Nawet jeżeli wyjdą kawałek za nią, podobnie jak osadnicy, nie oddalają się od niej zbyt daleko. O, patrzcie, paluszek chyba właśnie rozmawia z osadnikiem. Czasami zdarza się tak, że golem zatrzyma się naprzeciwko osadnika. Wygląda to tak, jakby przeprowadzali właśnie konwersację. Jest szansa, że golem zaoferuje osadnikowi mak, który trzyma w ręce, co ma symbolizować przyjaźń między tymi żelaznymi stworzeniami oraz osadnikami. Samo podarowanie maka może być nawiązaniem do filmu animowanego Laputa Cased in the Sky. Paluszek nagle w nieznajomy sposób pojawił się po środku niczego. Nie widzi on żadnej wioski. Gdy taka sytuacja nastąpi, żelazny golem będzie podróżował, aż nie znajdzie najbliższej wioski. Na szczęście, nasz bohater odnalazł swoje miejsce. Prawdopodobnie został porwany przez pillagerów i uwięziony. Ale na szczęście ktoś mu pomógł się wydostać. Czasami możemy znaleźć golemy w klatkach, przy posterunkach złosadniczych. Dawniej golemy w plikach gry nie nazywały się żelaznymi. Były golemem osadnikiem. Villager Golem. Być może golem kiedyś nie miał być ochroniarzem wioski, a jednym z osadników o po prostu większych gabarytach. Golemy unikają wody, lawy, ognia i kaktusów. Są jednak odporne na upadek z wysokości i nie mogą się utopić. Po wejściu do wody pójdą na dno, ale nie zginą. Będą mogli chodzić po dnie. Paluszek, tak jak reszta golemów, jest miłym stworzeniem, z którym śmiało możesz się zakolegować. Nie zrobi ci krzywdy, no chyba, że go zaatakujesz. Będzie w stosunku do ciebie również agresywny, gdy będziesz miał reputację w wiosce przynajmniej na poziomie -15. Jeżeli go jednak już zdenerwujesz, to uważaj. Potrafi on zabrać nawet 10,5 serduszka życia oraz wyrzucić cię w powietrze. Gdy uderzy cię jednocześnie kilka golemów, polecisz wyżej o tyle razy, ile golemów cię uderzyło. Mimo że jest to bardzo niewielka zmiana, to golemy miały kiedyś inną teksturę. Na wersji Java golemy pękają, gdy dostaną obrażenia. Na wersji Bedrock nie zostało to wprowadzone. Właśnie trwa oblężenie wioski przez zombiaków. Paluszek walczy dzielnie, ale zombiaków jest za dużo. Zginął. Dla wioski to ogromna tragedia. Stracili swojego obrońcę. Po zabitym golemie może zostać tylko mak i kilka sztabek żelaza. Na szczęście możemy pomóc osadnikom.
Golema możemy stworzyć za pomocą czterech bloków, żelaza i każdego rodzaju dyni. Zbierając pozostałości po paluszku, stworzymy nowego golema. Jego duch się w nim odrodzi. I tak właśnie spokojnie, a czasami i nie, żyją sobie golemy. Golemy, które zostały stworzone przez osadników, ponieważ oni sami nie potrafią się bronić. Pamiętaj, każdy golem ma uczucia. Nie jest tylko kupą żelaza. Ma oczy, usta, potrafi myśleć. Nigdy go nie denerwuj. Paluszek niech spoczywa w pokoju.